Dobrze, to y, witam ponownie już na ostatnim wykładzie z tegorocznej serii. No, i y, chciałbym w ramach tego wystąpienia pomówić na temat y, tak zwanej ekonomii behawioralnej. Y, wykład jest zatytułowany nieco krotochwilnie. Widzą Państwo, że na końcu jest pytajnik, i początkowo ten pytajnik wynikał z tego, że po prostu układaliśmy harmonogram i składaliśmy różne propozycje wykładów, ale potem kiedy harmonogram był gotowy no to ten pytajnik tam został i doszedłem do wniosku że w zasadzie można by go reinterpretować jako wątpliwość co do tego czy ekonomia behawioralna rzeczywiście zasługuje na miano ekonomii czy jest to jakaś dyscyplina ekonomii jakaś odmiana ekonomii czy coś zupełnie innego i o tych kwestiach chciałbym w ramach tego wystąpienia pomówić więc w ramach wstępu powiedzmy parę słów na temat różnych koncepcji racjonalności. Zastanówmy się nad tym, czy nie popełniamy na starcie pewnego błędu kategorialnego, jeśli na przykład jako sympatycy tej tak zwanej ekonomii behawioralnej sugerujemy, że jej osiągnięcia czy jej wnioski są na przykład w stanie jakoś podminować to, co Austriacy mówią na temat racjonalności. No to to już zakłada, że. Obie te szkoły podobnie rozumieją racjonalność, więc należałoby zacząć od zadania sobie pytania, czy rzeczywiście tak jest. Więc ja pozwoliłem sobie tutaj wyróżnić trzy koncepcje racjonalności, z których każda znaczy coś innego, pomimo tego, że nazywają się podobnie. Więc na początek powiedzmy parę słów na temat tak zwanej racjonalności rzeczowej. I to jest ten typ racjonalności, o którym zasadniczo nie mówi się w, przy okazji dokonywania analiz ekonomicznych. Racjonalność rzeczowa to jest ta racjonalność, która normatywnie ocenia cele, więc określanie pewnych zachowań jako racjonalne bądź nieracjonalne w tym sensie raczej by się pojawiało przy okazji dokonywania analiz etycznych. No, na przykład e, tradycja e, intelektualizmu etycznego w filozofii, e, czy sokratejska, czy arystotelesowska, mogłaby potępiać różne działania jako nieracjonalne e, w momencie, gdy one są niezgodne z prawem naturalnym, gdy one są niezgodne ze spełnianiem się człowieka w jego e, obiektywnie rozumianym człowieczeństwie. Jeśli są nierozumne, jeśli są e, e, obliczone na Zachowania no, tanio-hedonistyczne, zwierzęce w swojej naturze, no to są one nieracjonalne. Jeśli ktoś sili się na wyszczególnienie obiektywnych kryteriów szczęścia, które nie jest szczęściem hedonicznym ani sensorycznym, tylko polegającym na wypracowywaniu odpowiednich przymiotów charakteru, to też. Dążenie do e, czysto hedonistycznych przyjemności mógłby potępić jako nieracjonalne. E, jeśli ktoś e, Działa na szkodę drugiego, zamiast zharmonizować swój interes własny z interesem cudzym, to też można by potępić jego zachowanie jako nieracjonalne, jeśli ktoś wyznaje koncepcję tzw. oświeconego interesu własnego, która była obecna w tradycji szkockiego oświecenia. Też pewne powinowactwo tutaj widzimy z koncepcją harmonii ekonomicznych u Bastiata, czy z koncepcją niewidzialnej ręki Adama Smitha. Więc to jest racjonalność rzeczowa. I ją, nią chciałbym się stosunkowo najmniej w tym kontekście zajmować. Następnie mamy racjonalność formalną, szeroko rozumianą. I to by była racjonalność w wydaniu austriackim, gdzie racjonalność urasta do rangi zjawiska czy cechy immanentnie związanej z każdym ludzkim działaniem, to znaczy. Racjonalne działanie w wydaniu austriackim jest terminem pleonastycznym, bo nie może, nie może być nic takiego jak działanie nieracjonalne. Więc racjonalność się tutaj sprowadza do możliwości świadomego wyboru celów i również świadomego wyboru środków, które uważamy za najwłaściwsze, najodpowiedniejsze z punktu widzenia zaspokojenia owych celów. Więc w tym sensie. Ludzkie działanie z definicji racjonalne skontrastować można na przykład z czysto deterministycznym albo probabilistycznym dzianiem się, które się dokonuje w świecie materii nieożywionej, albo z e, zachowaniami, zjawiskami o charakterze bodźcowym, które obserwujemy w świecie roślin, albo z zachowaniami o charakterze instynktownym, które obserwujemy w świecie zwierząt. Natomiast e, ludzkie działanie w tym rozumieniu Misesowskim, austriackim jest z definicji racjonalne i my rozwijamy teorię ekonomii badając immanentną logikę owego działania, które wynika z tego, że człowiek jako człowiek zawsze operuje tymi przyczynowo-skutkowymi kategoriami takimi jak właśnie cele, środki, przyczyny, skutki, koszty, straty Szacowane ryzyko, niepewność, rzadkość itd. Tak tak to, to jest austriacka koncepcja racjonalności. Natomiast neoklasyczna i również jak się za chwilę przekonamy, behawiorystyczna koncepcja racjonalności to jest wciąż racjonalność formalna, w tym sensie, że ona się zajmuje wyłącznie środkami i przebiegiem działań, a nie celami, czyli tutaj nie ma wartościowania celów. W ramach zachowywania pozytywnego charakteru ekonomii, ale jeśli chodzi o wybór środków, jeśli chodzi o przebieg działań, no to tutaj mamy już cały szereg dodatkowych normatywnych kryteriów, które muszą zostać spełnione. Czyli to jest ta racjonalność, która od podmiotu działającego wymaga. No, angażowania się w takie analitycznie przemyślane, e, analizy kosztów i korzyści. Tutaj się pojawia ten mityczny homo economicus, który ma maksymalizować swoją funkcję użyteczności. E, najlepiej, żeby ta funkcja użyteczności właśnie była wyrażona w obiektywnych, mierzalnych, ilościowo ścisłych kategoriach monetarnych, powinien mieć pełną informację, jego preferencje powinny być w spó spójne w czasie, czyli w momencie, gdy. Po dokonaniu pewnego działania i osiągnięciu pewnego celu, on zaraz zaczyna tego celu żałować. To już świadczy o tym, że zachował się nieracjonalnie. No i nie może też taki podmiot, Traktowany jako racjonalny w ramach tej koncepcji ulegać tak zwanym efektom sformułowania. Framing effects to jest to określenie, które się często przewija w tekstach z zakresu ekonomii behawioralnej, gdzie te efekty sformułowania to, jest, to są efekty, które sprawiają, że dany podmiot różnie wartościuje. Dane zjawisko, dany cel, daną ofertę, w zależności od tego, jak ta oferta jest przedstawiona. Czyli różnice czysto formalne w tym momencie się przekładają na różne wartościowanie treści zawartej w jakiejś, w jakiejś właśnie ofercie, w jakimś zjawisku, w jakimś dobru. No więc jeśli ktoś ulega tym efektom sformułowania, to również zgodnie z tą wąsko rozumianą koncepcją racjonalności już się zachowuje nieracjonalnie. Więc tutaj już na starcie widzimy, że e, pojęcie racjonalności, które odnajdujemy u Austriaków i pojęcie racjonalności, które odnajdujemy u neoklasyków oraz u behawiorystów, to są dwie zasadniczo różne koncepcje, więc stwierdzenie, że jedna obala drugą albo vice versa, to jest błąd kategorialny, więc od tego powinniśmy zacząć i e, powinniśmy zachowywać tego świadomość. Więc teraz więcej na temat owej wspomnianej wcześniej ekonomii behawioralnej. Czym ona tak naprawdę jest i czy, w świetle tego, czym jest, zasługuje ona na miano ekonomii. Więc najogólniej y, można rzec, że to jest badanie y, psychologicznych, emocjonalnych, poznawczych czynników, y, które są w stanie wpłynąć. Na procesy decyzyjne, zwłaszcza w takim stopniu, w jakim one kłócą się, te wpływy kłócą się z założeniami ekonomii neoklasycznej. Czyli wiemy, że neoklasycy pozwalają sobie na formułowanie hipotez w oparciu o nierealistyczne założenia, świadomie nierealistyczne. O tym mówiłem w tym swoim najwcześniejszym wystąpieniu na temat metodologii, bo importując metodologię nauk przyrodniczych uważają, że. Nierealistyczność założeń jest akceptowalna w momencie gdy hipotezy będą miały odpowiednią moc prognostyczną. No ja też z tym polemizowałem, już stwierdziłem, że moc prognostyczna oparta na nierealistycznych założeniach może nie być żadną mocą prognostyczną, tylko wynikiem szczęśliwego zbiegu okoliczności, ale to jest osobna kwestia. Natomiast ekonomia behawioralna ona akceptuje tą Metodologię neoklasyczną, w zasadzie zgadza się z nią, ale no, stara się podminować, założe... podminować to twierdzenie, że te nierealistyczne założenia na temat racjonalności tej normatywnie obciążone i wąsko rozumianej racjonalności są spełniane w wystarczająco dużej liczbie przypadków, żeby tutaj o jakiejkolwiek mocy prognostycznej hipotez można było mówić, czyli ekonomiści behawioralni de facto mówią Stwierdzają oczywistość. Tak? Nie, nie kontestują tej koncepcji racjonalności, która się pojawia u neoklasyków. Uważają, że to jest słuszna koncepcja racjonalności, tylko starają się wykazać, jak, jak rzadko. Owa koncepcja racjonalności, czy jak rzadko kryteria związane z ową koncepcją racjonalności są spełniane w przypadku codziennych decyzji gospodarczych. I no, zajmuje się owa ekonomia behawioralna katalogowaniem owych rozmaitych czynników psychologicznych, błędów poznawczych i tak których popełnianie no, sprawia, że. Podmiot się zachowuje nieracjonalnie, bo tych wszystkich neoklasycznych kryteriów wówczas nie spełnia. Tak? Działa w sposób ignorancki, czyli nie ma pełnej informacji, działa w sposób impulsywny, czyli jego preferencje są bardzo wachliwe, i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj kluczowe zastrzeżenie terminologiczne. Jako, że ekonomia behawioralna nie bada uniwersalnej logiki działania, nie stara się wypracować jakichkolwiek praw. E, e, wynikających czy opartych na obserwacji pewnych logicznie koniecznych zależności między kategoriami działania, tylko bada poznawcze błędy i uprzedzenia związane z e, konkretnymi przejawami działania, no to w związku z tym nie jest to raczej dział ekonomii, i w związku z tym ja uważam, że e, ten termin ekonomia behawioralna w momencie, gdy e, Laików się z tym terminem konfrontuje, no to działa się w sposób nieco bałamutny. Zafałszowuje się wtedy właściwy obraz tego, czym jest ekonomia i czym się zajmuje. To jest, ja bym zdefiniował. Tą dyscyplinę jako rodzaj psychologii stosowanej psychologii, i to psychologii odnoszonej nie tyle nawet do zjawisk gospodarczych, co do pewnego konkretnego zakresu decyzji, do, do, do decyzji finansowych na przykład. Bo większość tych przykładów, którymi ta tak zwana ekonomia behawioralna operuje, to są przykłady związane z konkretnymi decyzjami finansowymi. Czyli w tym sensie. Ta tak zwana ekonomia behawioralna nie jest w stanie podminować żadnego prawa ekonomii, ona nie jest w stanie tego już na tym poziomie czysto kategorialnym, metodologicznym uczynić. Bo jeśli ktoś twierdzi, że ekonomiści behawioralni potrafią wykazać, że e, istnieją wyjątki od prawa popytu, bo e, w takich lub innych okolicznościach po zwiększeniu po wzroście ceny danego dobra rośnie też popyt na to dobro. No to oczywiście rzetelny ekonomista, to nawet nie musi być ekonomista austriacki, ale rzetelny ekonomista, który zdaje sobie sprawę z uniwersalności prawa popytu, może powiedzieć: "No nie, wtedy mamy do czynienia z tymi tak zwanymi dobrami Weblena, ale te dobra Weblena wcale nie stanowią żadnych wyjątków od prawa popytu, tylko jeśli ktoś zaczyna dane dobro wyżej Wraz ze wzrostem jego ceny. No to znaczy, że to jest już subiektywnie przez niego postrzegane jako inne dobro, które nabrało szczególnego poloru, szczególnej <laughs> wartości prestiżowej, reputacyjnej e, i tak dalej. Tak? To na tej samej zasadzie e, zwykła gitara w sposób zasadniczy się różni od gitary, na której grał Elvis Presley, choćby ta druga była sfatygowana, zniszczona, choćby słabo się na niej grało i tak dalej. E, Albo też, no, jeśli ekonomiści behawioralni są w stanie wykazać, że w pewnych sytuacjach po dokonaniu dobrowolnej transakcji jedna strona tej transakcji natychmiast zaczyna żałować tego, że jej dokonała, no to w żaden sposób ekonomia behawioralna nie podminowuje wtedy twierdzenia prakseologicznego, że wszystkie dobrowolne transakcje z definicji muszą być obopólnie korzystne, no bo one są oczywiście obopólnie korzystne w perspektywie ex ante, to znaczy są obopólnie korzystne w momencie, gdy mówimy o zysku psychicznym na daną chwilę, albo nawet o zysku psychicznym antycypowanym w momencie zawierania transakcji. Natomiast to, że Potem się człowiekowi może odmienić, no to jest rzecz zupełnie naturalna. To my się zdobywamy doświadczenia, uczymy się na błędach, zresztą to nawet nie, nie trzeba takiej zmienności preferencji e, traktować w kategorii błędów. To może wynikać z tego, że no, nasze stany mentalne też ulegają przeobrażeniom, czasem e, doświadczenie bezpośrednie, tak zwane organoleptyczne jest potrzebne, żeby, e, żeby móc ocenić, czy jakieś dobro bądź usługa to jest rzeczywiście to, co nam się wydawało czy tak obserwowanie czegoś za witryną sklepową a e, już konsumowanie czegoś to są dwa zupełnie inne zjawiska jakościowo odrębne i nie ma żadnej nieracjonalności w e, uczeniu się na takich bezpośrednich doświadczeniach bezpośredniej konfrontacji e, konsumenckiej z e, konkretnymi dobrami bądź usługami więc e, w tym sensie tak zwana niespójność preferencji, to jest zjawisko psychologicznie zupełnie naturalne i w żaden sposób nie podminowuje ono prakseologicznego statusu, tego logicznie koniecznego, efektywnościowo dodatniego wszelkich transakcji dobrowolnych. Więc tyle na temat tych wątpliwości ogólnych, metodologicznych, które można wysunąć pod adresem no samego tego terminu ekonomia behawioralna, stąd ten pytajnik na początku, czy to na pewno jest ekonomia, czy raczej rodzaj psychologii stosowanej, który próbuje uchodzić za ekonomię, albo próbować wzbudzać pewien, pewien sensacjonalizm sugerujący, że ekonomię można obalić, można ją napisać na nowo, pozbawić ją charakteru nomotetycznego i tak No to... To jest taki punkt krytyczny, ale teraz starajmy się być życzliwi, zadajmy sobie pytanie, do czego ta tak zwana ekonomia behawioralna może się przydawać. Czy ona ma jakieś słuszne zastosowania? I w momencie, gdy zdamy sobie sprawę, że to jest rodzaj psychologii stosowanej. Która bada pewne psychologiczne regularności, pewne psychologiczne błędy poznawcze i stara się uczulać na nie innych, no to w tym sensie, jeśli te generalizacje są niewymyślone, niewyssane z palca, tylko rzeczywiście eksperymentalnie zidentyfikowane, potwierdzane w dużej liczbie przypadków, no to rzeczywiście wtedy poznając owe błędy, zdając sobie sprawę z ich natury, przemyśliwając je uprzednio, jesteśmy w stanie w sposób sprawniejszy podejmować decyzje na przykład o charakterze finansowym. No i tutaj mam kilka przykładów takich gospodarczo znaczących błędów poznawczych, które ekonomia, tak zwana ekonomia behawioralna zidentyfikowała i na które często się powołuje. No więc jeden taki przykład to jest asymetryczne traktowanie zysków i strat. I to możemy odnieść do do transakcji giełdowych. No, jak takim mamy do czynienia z początkującym inwestorem, hobbystą, amatorem, czyli inwestorem detalicznym, który ma niewielkie sumy pieniędzy i stara się, próbuje je pomnożyć. Stara się przekonać, czy, czy on się na tym zna, czy się na tym nie zna, czy, czy potrafi jakieś niedowartościowane aktywa zidentyfikować, czy nie. No to zaobserwowano, że wśród takich początkujących detalicznych inwestorów występuje właśnie ten, ten błąd, czy, czy to jakieś emocjonalne skrzywienie, że traktują oni zyski i straty w sposób asymetryczny. A ściślej rzecz ujmując, mają tendencję, żeby zbyt szybko pozbywać się wygrywających pozycji w, port w swoim portfelu i zbyt długo trzymać te pozycje, które tracą. I no, ja, ma to jakieś intuicyjne, psychologiczne uzasadnienie, bo w momencie gdy taki początkujący inwestor zacznie zarabiać na papierze jakaś jego pozycja zacznie wzrastać no to on odczuwa satysfakcję ale żeby tą satysfakcję przypieczętować no to on zamyka tą pozycję żeby ten zysk zaksięgować żeby on przestał być zyskiem papierowym a stał się zyskiem realnym natomiast w momencie gdy pozycja zacznie tracić no to zwłaszcza jeśli Włożyliśmy dużo pracy, albo przynajmniej wydaje nam się, że włożyliśmy dużo pracy w analizę danego aktywa, danej spółki, odrobiliśmy swoje zadanie domowe, jak to mówią, to. No może nam być nie w smak obserwowanie, że ta pozycja konsekwentnie traci i oszukujemy sami siebie, przekonujemy sami siebie, że myśmy sprawę dogłębnie przemyśleli, więc za chwilę trend się odwróci i ta pozycja zacznie zyskiwać. I takie oszukiwanie samego siebie, takie życie z łudną nadzieją no może sprzyjać temu, że rzeczywiście te stratne pozycje trzymamy tak długo, aż te straty będą naprawdę już poważne i wtedy w jakiejś panice zupełnej się ich dopiero pozbędziemy. No więc. Więc oczywiście to jest jedynie psychologiczna generalizacja, bo może być zupełnie odwrotnie, tak? Może się chciwość takiemu początkującemu inwestorowi też włączyć. I jak jedną będzie miał wygrywającą pozycję, no to ją będzie trzymał w nieskończoność, licząc, że, że, że na niej wypracuje zysk stuprocentowy, 100%, procentowy i tak dalej. Więc i takie rozumowanie też można jakoś intuicyjnie na poziomie psychologicznym zrozumieć. Więc jak tutaj absolutnie nie mówimy o żadnych prawach, nie ma żadnych praw psychologicznych, tylko możemy mówić o pewnych generalizacjach. No ale jeśli przyjmiemy, że są takie generalne, e, popularne błędy, jakie popełniają czy to początkujący lekarze, czy to początkujący prawnicy, czy to początkujący marketingowcy, no to czemu nie, mia nie, nie miałyby istnieć analogiczne, typowe błędy popełniane przez początkujących inwestorów? No to jak są takie e, typowe błędy, no to warto stworzyć ich katalog i warto e, mieć na uwadze, że one istnieją i warto siebie samego monitorować pod kątem tego, czy ja przypadkiem takich błędów nie popełniam. No i tu ta ekonomia behawioralna, tak zwana, jest w stanie jakoś pozytywną rolę spełniać. Taki, to może jakoś dyscyplinować takiego początkującego inwestora, może go przekonać, że jednak nie, pozycja moja traci, to pozbywam się jej. Koniec, kropka, nie, nie próbuję się oszukiwać, nie szukam jakichś wtórnych, wtórnych czy na kolanie wymyślonych uzasadnień. Więc to jest jeden taki przykład. Drugi przykład to jest tak zwany efekt styczniowy. To, to jest, czy w zasadzie był taki obserwowany sezonowy wzrost cen akcji w styczniu. Styczeń miał być tym miesiącem, który w którym nadzwyczaj często obserwowano wzrost cen akcji. No i to również różnie uzasadniano. No, na przykład sugerowano, że. Bonusy za wyniki są menedżerom wypłacane pod koniec roku, czyli w grudniu, więc oni w styczniu próbują je jakoś zainwestować, więc dodatkowy popyt się pojawia. Albo to tłumaczono w ten sposób, że stratne pozycje się dla celów optymalizacji podatkowej zamyka pod koniec roku, a potem w nowym roku się otwiera nowe pozycje, żeby wyrównać te straty, które, czy znaczy, znaczy zamknąć te luki, wyrównać te. Spadki, które właśnie z tych, ze względów podatkowo-optymalizacyjnych się dokonują w grudniu, albo taki bardziej ogólny, bardziej symboliczny efekt psychologiczny czyli zgodnie z zasadą nowym rokiem, z nowym rokiem, nowym krokiem, w styczniu może się pojawiać dodatkowy entuzjazm inwestycyjny, i na fali tego entuzjazmu dokonuje się Zakupów o wzmożonym wolumenie, i tak dalej, więc nieważne w sumie, które z tych wyjaśnień jest prawdziwe czy najprawdziwsze w różnym stopniu one mogą być prawdziwe grunt, że rzeczywiście taką statystyczną generalizację zaobserwowano. No i teraz, jeśli założymy, że te wszystkie czynniki, które wymieniłem, albo przynajmniej niektóre z nich to są czynniki psychologicznie arbitralne. No to założyć możemy, że w momencie, gdy większa część uczestników w rynku się z tym efektem styczniowym zapozna, no to w ramach pewnego rodzaju samospełniającego się proroctwa on zniknie. No bo skoro wszystkim się wydaje, że efekt styczniowy jest pewną formą świętego grala i że inwestując w styczniu, albo jeszcze lepiej w grudniu, tak skoro w styczniu rośnie, można konsekwentnie wypracowywać dodatkowe zyski, no to oczywiście to zjawisko w tym momencie w sposób naturalny zaniknie. Czyli, czyli pewna anomalia psychologiczna zostanie z rynku wyeliminowana, a tym samym on się stanie bardziej efektywny w tym rozumieniu neoklasycznym, to znaczy bardziej te zmiany cenowe będą wynikać wyłącznie z względów fundamentalnych, a nie ze względów emocjonalnych czy psychologicznych. No i może tutaj też ekonomia behawioralna tak zwana ma jakieś zasługi, jeśli chodzi o dyscyplinowanie rynków finansowych, o zwiększanie poziomu świadomości uczestników rynków finansowych, zwłaszcza tych Stosunkowo mniej zaawansowanych, tych stosunkowo bardziej zielonych. I wreszcie trzeci, taki klasyczny błąd poznawczy, opisywany przez ekonomię behawioralną. To jest efekt związany z. Czy zjawisko związane z transakcyjnymi efektami sformułowania, związanymi z zapisami do prywatnych planów emerytalnych? Czyli co to są te efekty sformułowania, to ja już mówiłem. To znaczy, to są efekty, które sprawiają, że różnie się wartościuje treść jakiejś oferty w zależności od tego, jak ona jest opisana, jak jest przedstawiona. I zaobserwowano, że yy, no, rozmaite firmy oferują możliwość uczestnictwa w prywatnych planach emerytalnych, i teraz. Różnie te oferty przystąpienia do podobnych planów emerytalnych mogą być. Różnie te oferty mogą funkcjonować. Czyli na przykład nowy pracownik może mieć możliwość zapisania się do takiego planu, albo może być automatycznie zapisywany, tak to jest opcja domyślna, przy czym, jak mu się to nie podoba, no to może się wypisać. I teraz za więc. Niby na poziomie treści nic się nie zmienia, bo to jest w obu przypadkach taki sam plan emerytalny, ale zaobserwowano, że w momencie, gdy opcją domyślną była możliwość zapisania się do takiego planu, no to dużo mniej się osób na to decydowało niż wtedy, gdy opcją domyślną było bycie zapisanym do tych planów z możliwością wypisania się z nich, jeśli komuś ta opcja domyślna nie odpowiadała. No, i sugestia była taka, że tak, tutaj widzimy właśnie, jak działa efekt sformułowania, i to jest świadectwo nieracjonalności czy niepełnej racjonalności takich pracowników. Ale to z kolei można podważyć, tą sugestię, bo czy tutaj wyłącznie mówimy o tych tak zwanych efektach sformułowania, czy też. Jednak te dwie opcje się w jakiś zasadniczy sposób różnią. Na przykład w taki, że ta opcja numer dwa, czyli ta opcja automatycznego zapisu, jednak redukuje pewne koszty transakcyjne, to znaczy zdejmuje z tego nowego pracownika obowiązek czytania jakichś nudnych formularzy, podpisywania się pod nimi, składania ich itd., co może być dla wielu zniechęcające. Natomiast w momencie, gdy to się niejako robi za nich z automatu, pozostawiając im cały czas opcję wypisania się z takiego planu, no to oni mogą być bardziej chętni, żeby w takim planie pozostawać. Więc tu jest różnica. Zdaje się, że jest tutaj różnica nie tylko czysto formalna, ale też... No, różnica rzeczowa, różnica substancjalna czyli w przypadku tej drugiej opcji koszty transakcyjne są niższe czyli, czyli zupełnie uzasadnione jest różne e, traktowanie tych dwóch opcji w wymiarze nie tylko psychologicznym, ale też w wymiarze ekonomicznym. No ale to, w, w, więc w tym sensie to zjawisko e, opisane przez ekonomię behawioralną. W żaden sposób nie formułuje żadnego nowego prawa ekonomii, ale daje, oferuje nam pewną interesującą ilustrację tego, w jaki sposób prywatne firmy, tworząc różne oferty, mogą zwiększać bądź zmniejszać koszty transakcyjne, tym, tym samym czyniąc taką ofertę mniej lub bardziej atrakcyjną. Więc to też jest pewna dodatkowa wiedza. Nie tyle ekonomiczna, co może organizacyjna, zarządcza. Albo nawet ekonomiczna w tym sensie, że jest to pewna ilustracja tego, czym są koszty transakcyjne i jak funkcjonują. Teraz parę słów na temat rodzajów ekonomii behawioralnej. Generalnie możemy tutaj wyróżnić tak zwaną deskryptywną i preskryptywną ekonomię behawioralną. Czyli deskryptywna ekonomia behawioralna to jest to, o czym mówiłem do tej pory. Ona po prostu kataloguje te anomalie psychologiczne, czy te. Tak zwane błędy poznawcze i je opisuje. Natomiast dużo bardziej kontrowersyjna jest tak zwana preskryptywna ekonomia behawioralna, gdzie no mamy do czynienia z próbą manipulowania wyborami ludzkimi, czy wpływania na wybory ludzkie, czy wręcz wymuszania pewnych wyborów ludzkich. I tutaj kolejne rozróżnienie. Preskryptywną ekonomię behawioralną możemy z kolei podzielić na paternalizm twardy i paternalizm miękki, który czasami wręcz niektórzy praktycy tegoż paternalizmu nazywają paternalizmem libertariańskim przy założeniu, że to nie jest wewnętrzna sprzeczność. Co oni mają tutaj na myśli, to zaraz jeszcze do tego przejdę. Więc twardy paternalizm no to jest Wymuszanie na ludziach pewnych rozwiązań. I ten klasyczny bismarkowski system emerytalny, repartycyjny, to jest sztandarowy przykład twardego paternalizmu, gdzie zakłada się, że nie, ty nie masz prawa dysponować swoimi środkami, my ci pewną część tych środków zabierzemy w ramach tak zwanej składki emerytalnej. Więc. No, nie będę się nad tym rodzajem paternalizmu rozwodził. Wiemy, że nawet na poziomie ekonomicznym możemy go skrytykować, na przykład sugerując, że to jest rodzaj piramidy finansowej, czyli co, to jest coś immanentnie w dłuższej perspektywie samobójczego. Możemy stwierdzić, że takie traktowanie ludzi no, pozbawia ich odpowiedzialności, że zaburza pozytywną strukturę motywacji, która no nakazuje troszczyć się o swoje własne zasoby i myśleć o przyszłości i tak dalej, więc no to są pewnie takie kwestie stosunkowo bardziej oczywiste, więc nad nimi nie chciałbym się rozwodzić. Natomiast co to jest ten paternalizm miękki? No, to jest forma wpływania na decyzje innych, ale bez pozbawiania ich wolności z rezygnacji z, z dowolnej oferty. No, może te prywatne plany emerytalne, o których mówiłem, zwłaszcza wtedy, kiedy one są, zapisywanie nowych pracowników do tych planów jest traktowane jako opcja domyślna, no to byłby już jakiś rodzaj miękkiego paternalizmu. No, i takie dosyć pretensjonalne słowo się często w tym kontekście pojawia, szturchanie. Staramy się szturchnąć człowieka w pewnym kierunku, w, w kierunku tych wyborów, które nam paternalistom, jakimś domorosłym inżynierom społecznym się wydają właściwe. Inny taki sztandarowy przykład, który często się w tej literaturze miękko paternalistycznej pojawia, to jest przykład zdrowej żywności, czyli sklep. Spożywczy działa w sposób miękko-paternalistyczny w momencie, gdy najbardziej wyeksponowane stanowiska, czy najbardziej wyeksponowane szafy, czy, czy, czy witryny to będą te, gdzie się znajduje zdrowa żywność. Jak klient wchodzi do sklepu, to w pierwszej kolejności jego wzrok powinien się kierować ku stoisku ze zdrową żywnością. To, I to jest forma szturchnięcia go w odpowiednim, w odpowiednim kierunku, w kierunku wyborów racjonalnych, gdzie racjonalność na przykład w tym kontekście się utożsamia z, z konsumowaniem takiej żywności, która się wiąże z minimalną liczbą negatywnych efektów zdrowotnych. Czyli tutaj już następuje jednoznaczne narzucenie pewnego gorsetu normatywnego. Nie może być tak, że ktoś na przykład. Uważa, że smaczniejsza jest żywność niezdrowa i jest w związku z tym gotów poświęcić parę dodatkowych lat życia, byle pofolgować swoim takim bądź innym kulinarnym preferencjom. Czyli twardy paternalizm dąży do zmuszania innych do podejmowania rzekomo właściwych wyborów, natomiast miękki paternalizm stara się skłaniać, szturchać ludzi we właściwym rzekomo kierunku. Tak można by to rozróżnienie opisać. Czyli może jeszcze parę e, słów krytyki twardego paternalizmu. Więc tak zwana racjonalność rzeczowa, pamiętamy, co to jest racjonalność rzeczowa, to jest wybieranie e, e, słusznych celów, tam gdzie ta słuszność jest e, no, w taki normatywnie zobowiązujący sposób opisana. I można taką tezę wysunąć, że racjonalność życiowa, rzeczowa. Najsprawniej funkcjonuje wtedy, kiedy wydaje się własne zasoby na własne cele. Tutaj. Yy... Rodzi się skojarzenie z tym pożekadłem, które spopularyzował Milton Friedman. To może, być może jest Państwu znane. Friedman lubił powtarzać, że są cztery sposoby wydatkowania pieniędzy: można wydawać własne pieniądze na własne cele, własne pieniądze na cudze cele, cudze pieniądze na własne cele albo cudze pieniądze na cudze cele. I oczywiście najlepszy, właśnie najracjonalniejszy, nawet w tym bardziej wymagającym sensie tego słowa, jest ten pierwszy sposób. No bo. Z jednej strony, jak wydajemy, własne pieniądze, jak wydajemy pieniądze na własne cele, no to jesteśmy maksymalnie zmotywowani do tego, żeby te cele osiągnąć. To nikt, inny, nikt inny nie ma wglądu w nasze życie introspekcyjne, i nikt inny nie jest w stanie przeżyć tej satysfakcji, która jest no, naszą satysfakcją. Więc my najbardziej rozumiemy swoje potrzeby, my mamy wgląd prywatny w swoje życie introspekcyjne, jakiego nikt inny nie ma, więc to my wiemy najlepiej na czym nam zależy i chcemy te cele osiągnąć, więc ten aspekt motywacyjny się tutaj pojawia, a z drugiej strony to my jesteśmy najlepiej poinformowani co do tego, jakie zasoby posiadamy, to my jesteśmy najlepiej poinformowani co do tego, jakie, jaka będzie nasza przyszła siła nabywcza, jaka jest, dajmy na to, nasza zawodowa trajektoria rozwojowa, my wiemy czy przynajmniej my wiemy, co nam się wydaje, jeśli chodzi o nasze przyszłe zarobki, ile jesteśmy w stanie wydać, jak ewentualna strata tego, cośmy wydali, będzie dla nas dotkliwa, i tak dalej. Czyli i, i nikogo tutaj nie obciążamy kosztami swoich własnych, swojej własnej nieracjonalności. Czyli my sami musimy te koszty ponosić, więc zdaje się, że to właśnie y, y, działanie wolne od jakiegokolwiek twardego paternalizmu, czyli takie działanie, w ramach którego dysponujemy pełnią swoich zasobów, y, jest w stanie y, no, wykształcić y, środowisko, w którym mamy do czynienia z tymi maksymalnie skutecznymi, maksymalnie zdrowymi strukturami motywacji. I teraz zwolennik twardego paternalizmu mógłby tutaj zaoponować, mówiąc, że owszem, zgadzam się z tym, że każdy najlepiej zna swoje własne cele i każdy najlepiej zna swoje własne zasoby, wie w jaki sposób je wydatkować. Ale w tej całej strukturze przyczynowo-skutkowej jest jeszcze ten etap pośredni, czyli związany nie z zasobami monetarnymi, związany nie z celami ale z tymi środkami pośrednimi, tak? czyli no my, zwłaszcza w ramach systemu specjalizacji i podziału pracy, na ogół nabywamy dobra na temat tworzenia, których niewiele wiemy. No jak się udajemy do dentysty, to my sami się na stomatologii na ogół nie znamy. Jak kupujemy samochód to też na motoryzacji raczej znamy się mniej niż ci dealerzy, którzy nam te samochody sprzedają itd. Tak dalej, tak dalej. Jak kupujemy polisę ubezpieczeniową to się mniej znamy na kwestiach aktuarialnych niż ten ubezpieczeniowiec, który nam ją sprzedaje. Więc widzimy, że tutaj może się i ta nasza, tutaj i ta nasza indywidualna motywacja i ta nasza wiedza intymna na temat naszej własnej sytuacji może nie wystarczyć, bo my tak czy inaczej zdajemy się na, na korzystanie z usług obcych osób, którym musimy zawierzyć, którym musimy zaufać. I tutaj się pojawia. Pole do pokusy nadużycia, tutaj się pojawiają rzekome negatywne efekty związane z asymetrią informacji, i tutaj zwolennik twardego paternalizmu może zasugerować właśnie dlatego są potrzebne jakieś agencje regulacyjne, i tak dalej. I teraz, jak można by na, ten, na to stwierdzenie odpowiedzieć? Otóż można by odpowiedzieć w ten sposób: skoro ja jestem Maksymalnie predysponowany do tego, żeby dokonywać właściwych wyborów co do swoich celów, co do wydatkowania swoich zasobów, no to któż inny jak nie ja, jestem też najbardziej predysponowany do tego, żeby dokonywać wyboru pomiędzy różnymi ofertami eksperckimi. No bo ten twardy paternalizm zakłada, że jest jedna jakaś kasta ekspercka, i w momencie, gdy ta kasta ekspercka ma dostęp do monopolistycznego aparatu przemocy, to oni są tymi najbardziej wiarygodnymi ekspertami. A co jeśli między tymi tak zwanymi ekspertami nie ma jednomyślności? Co jeśli inni eksperci uważają inaczej, a jeszcze inni jeszcze inaczej? Co jeśli jedno stowarzyszenie stomatologiczne uważa, że najlepsze praktyki wyglądają tak i najnowocześniejsze technologie, z których należy korzystać, prezentują się tak, a inni uważają inaczej? Więc na jakiej zasadzie mielibyśmy uprzywilejowywać którąś z tych kategorii eksperckich i pozwalać im działać w sposób paternalistyczny, zwłaszcza w tym twardym zakresie? Zdaje się, że tutaj, się, tutaj kluczową rolę odgrywa to, co Ludwik von Mises nazywał demokracją rynkową, czyli my swoimi pieniężnymi głosami, swoimi dolarowymi czy złotówkowymi głosami, powinniśmy też mieć możliwość wybierania tych ekspertów, których. Uważamy za najbardziej wiarygodnych. Na podstawie no siłą rzeczy jakichś czynników pozamerytorycznych, bo oni są ekspertami, a nie my. Ale to ci eksperci, poszczególni, konkurujący między sobą, muszą zabiegać o... Naszą uwagę, czyli muszą stwarzać, no, no muszą sobie zaskarbić odpowiednią reputację, muszą stwarzać tak zwane dobre wrażenie, muszą nam się wydać mądrymi i życzliwymi ludźmi na jakimś poziomie ogólniejszym, niezwiązanym z ich szczegółowymi kompetencjami eksperckimi, które jakoś się rzekło, dla nas są niedostępne i tak dalej, więc Indywidualny, suwerenny konsument może być w tym kontekście traktowany jako metaekspert. No, któż inny ma być tym metaekspertem, jak nie suwerenny konsument? Dlaczego ma nim być właśnie któryś z tych ekspertów, ten, a nie inny, który rości sobie prawo do zachowywania się w sposób twardo paternalistyczny i, i używania tego y, monopolistycznego aparatu przemocy? Więc. Y Taką można by krytykę wyartykułować i wyrazić pod adresem twardego paternalizmu. Więc teraz na koniec jeszcze powiedzmy parę słów krytycznych, które można wystosować pod adresem miękkiego paternalizmu, a tym samym również pod adresem tego neoklasycznego pojmowania racjonalności, o którym mówiłem na wstępie. Więc, miękki paternalizm oczywiście nikogo w tym. Twardym politycznym sensie do niczego nie przymusza, tylko stara się tak mniej lub bardziej subtelnie manipulować wyborami konsumenckimi, właśnie yy, yy, eksponując pewne towary bardziej niż inne i tak dalej. No ale teraz w odpowiedzi można zasugerować, że nawet ten miękki paternalizm, no właśnie w, mi w nietwardy, ale miękki sposób godzi w suwerenność konsumencką, bo stara się już. To, tą paletę opcji dostępnych dla konsumenta zawężyć. Znowu nie w sposób twardy, nie wykluczając pewne dobra, ale jedne dobra eksponując bardziej niż inne. I teraz y, zasugerować by można, że w tym sensie traktuje się, mięk, miękcy paternaliści traktują konsumentów no, w sposób y, y, taki infantylizujący. To znaczy sugerują, że konsument nie ma swojej woli i że on się tym manipulacjom podda, a nie na przykład zbuntuje się przeciwko nim. Nawet na zasadzie czystej przekory, na zasadzie na złość babci, odmrożę sobie uszy. Więc jeśli będzie się go próbować bić po oczach tą zdrową żywnością, to on tym bardziej z przekory będzie kupował tą niezdrową, bo jeszcze dodatkową satysfakcję w tym momencie uzyska, wcześniej nieistniejącą, taką, że idzie pod prąd tych domorosłych manipulatorów. Także w tym sensie ten miękki paternalizm może. Skutkować tymi klasycznymi, hajekowskimi, niezamierzonymi konsekwencjami. Niezamierzonymi, czyli wręcz przeciwnymi do tych, których się oczekiwało. Więc to jest jedna możliwa konsekwencja uprawiania miękkiego paternalizmu. A inna to jest konsekwencja skutkująca takimi demotywującymi, samospełniającymi się proroctwami. Więc część konsumentów może być przekorna. W tym swoim oporze wobec miękkiego paternalizmu, ale z kolei inna grupa konsumentów no, może być taka potulna, leniwa z natury, leniwa intelektualnie również i może rzeczywiście zawierzyć w to, że ci. Eksperci wiedzą lepiej, że ci miękcy paternaliści wiedzą lepiej, więc rzeczywiście będą w pierwszej kolejności, będą ulegać sloganom reklamowym, będą ulegać ofertom promocyjnym i no, rzeczywiście kupować to, co jest tam najbardziej wyeksponowane, również pod kątem tej rzekomej racjonalności dokonywania takich, a nie innych zakupów. I no, z jednej strony ktoś by mógł zasugerować, że jeśli no jeśli na przykład zamierzonym efektem jest poprawa zdrowia konsumentów, to to jest dobre, ale z drugiej strony, jeśli by to się miało wiązać z no, takim upupieniem konsumenta, to znaczy pozbawieniem go jego e, świadomości konsumenckiej, czy dbałości o to, żeby tą świadomość zachowywać, czy właśnie tej wybredności, która sprawia, że konsument samodzielnie bada różne dobra, no to to już by było złe bo wtedy taki miękki paternalizm, nawet jeśli początkowo byłby motywowany dobrymi intencjami, z czasem mógłby się stać narzędziem propagandy, takim, które, w ramach którego konsument staje się coraz bardziej... No, coraz mniej wybredny, coraz bardziej potulny, a tym samym ogólnie pozbawiany kręgosłupa moralnego, co może się przełożyć na trudności no, w innych obszarach jego życia, na przykład w kontekście wyborów politycznych, czy, czy, czy szeroko rozumianych wyborów moralnych w środowisku zawodowym i tak dalej, i tak dalej. więc w tym sensie te, te strategie miękkopaternalistyczne mogą, mogą no, rozmiękczać charakter, rozmiękczać psychologiczną dojrzałość konsumentów, co też przecież nie jest rzeczą pożądaną, przynajmniej nie powinno być uznawane za rzecz pożądaną przez tych, którzy właśnie są zwolennikami tej twardszej koncepcji racjonalności, bardziej obudowanej różnymi kryteriami normatywnymi. I teraz na koniec może jeszcze parę takich bardziej... Ogólnych krytyk, które mogą być wysunięte pod adresem tej neoklasycznie pojmowanej racjonalności. Przerzucając pomost niejako pomiędzy tą koncepcją racjonalności, będącą takim etapem pośrednim, pomiędzy tą koncepcją racjonalności a koncepcją austriacką, tą bardzo formalistyczną, czystą. Więc warto na przykład wspomnieć w tym kontekście o pojęciu tak zwanej ograniczonej racjonalności, bounded rationality, to jest koncepcja autorstwa Herberta Simona, który no, był takim ekonomistą eklektycznym metodologicznie, Ani, na pewno nie był Austriakiem, ale też no, nie był klasycznym, klasycznym neoklasykiem, jeśli można rzecz w ten sposób ująć, więc... Simon na przykład kontestował tą neoklasyczną zasadę maksymalizacji. On sugerował, że konsumenci, dokonując swoich codziennych wyborów, wcale nie dążą do tego, żeby zmaksymalizować użyteczność, bo nie da się zmaksymalizować użyteczności. Samo pojęcie maksymalizacji użyteczności jest logicznie niezborne. I można to następującym przykładem zilustrować. Załóżmy, że mamy do czynienia z turystą który no, znalazł się na nieznanym sobie terytorium, jedzie przez jakiś bliżej nieznany sobie kraj i chce się gdzieś zatrzymać na noc. No i widzi, że przy, zatrzymuje się w pierwszym przydrożnym hotelu, bada go, rozgląda się wokół, pyta, ile musi zapłacić za nocleg i uważa, że ta cena go satysfakcjonuje i ta jakość hotelu, przynajmniej na pierwszy rzut oka, wystrój, estetyka wszystko to go satysfakcjonuje. I, teraz, I on się zatrzymuje w tym hotelu, na noc potem rusza w dalszą drogę. I teraz, czy to jest wybór racjonalny, czy nie? No to wszystko zależy od kontekstu, ale kontekst można brać do uwagi tylko w pewnym stopniu. Ta, to, to pojęcie maksymalizacji użyteczności zakłada, że mamy jakąś anielską czy boską wszechwiedzę na przykład na temat tego, na temat alternatyw, które gdzieś w pobliżu się znajdują. Bo załóżmy, że paręset metrów dalej, za zakrętem, jest drugi hotel, który pod względem jakości w ogóle nie ustępuje temu, w którym się ten nasz turysta zatrzymał, ale jest nieco tańszy. I czy teraz w związku z tym możemy powiedzieć, że ten nasz turysta postąpił nieracjonalnie, bo powinien był trochę dłużej się porozglądać, poszukać i wtedy by mógł natknąć się na ten drugi hotel i by trochę zaoszczędził. No i Simon sugeruje, że nie, że broń Boże, jego wybór nie był nieracjonalny, no bo, się bo ilekroć dokonujemy wyboru no to, konsumenckiego, no to dokonujemy go w otoczeniu pewnych naturalnych ograniczeń, ograniczeń czasowych, motywacyjnych, transakcyjnych itd. I to jest rozumowanie w gruncie rzeczy bardzo bliskie rozumowaniu austriackiemu. I dlatego Simon zaproponował, żeby zamiast o zasadzie maksymalizacji użyteczności mówić, mówić o zasadzie satysfakcji. To znaczy wtedy dokonujemy racjonalnego wyboru, kiedy ten wybór nas satysfakcjonuje, kiedy otrzymaliśmy tyle tej użyteczności, ile nam wystarcza, żeby, żeby no uznać, że... Hmm, dana konkretna nasza potrzeba została zaspokojona, nawet jeśli jakieś alternatywne sposoby lepsze, pełniejsze zaspokojenia tej potrzeby istniały, ale odkrycie ich byłoby, wymagałyby podjęcia dodatkowych zobowiązań, czy, czy podjęcia dodatkowych kosztów, poniesienia dodatkowych kosztów poszukiwawczych, transakcyjnych itd. itd. Więc działanie zgodnie z zasadą satysfakcji, czyli stwierdzenia, że to, co zdobyłem, jest wystarczająco dobre, a nie maksymalnie dobre, jest zupełnie wystarczające zgodnie z koncepcją Simona, żeby móc mówić o racjonalności wyboru. Podobnie. Podobna intuicja kryje się w rozróżnieniu na racjonalność konstruktywistyczną, a tak zwaną racjonalność ekologiczną, które to rozróżnienie z kolei zawdzięczamy Vernonowi Smithowi, jednemu z. On z kolei no to, to nie jest ekonomista behawiorystyczny, tylko jak on sam siebie określa ekonomista eksperymentalny, czyli on też bada pewne takie generalizacje psychologiczne, ale niektórzy wręcz uważają, że wnioski, które on wysuwa z, tego, z tych swoich eksperymentów, są bardzo bliskie tym wnioskom, które na poziomie czystologicznym formułują Austriacy. Więc. Na przykład Vernon Smith sugeruje, że ilekroć my automatyzujemy pewne rutynowe działania, no to my też postępujemy racjonalnie, bo w ten sposób konserwujemy zasoby mentalne. Czyli jeśli działamy w oparciu nie o jakiś starannie wykoncypowany rachunek zysków i strat, tylko działamy w sposób instynktowny, na przykład poruszamy się z miejsca na miejsce, tak, idziemy. Codziennie do swojego zakładu pracy, no to wtedy oczywiście z jednej strony ten ruch nasz jest jak najbardziej rozmyślny, no ale my poruszając tymi nogami, nie zastanawiamy się nad tym, jak omijać przeszkody, jak nie wleźć w drzewo, jak się nie potknąć i tak dalej. Więc nie wszystkie działania rozmyślne, celowe w tym sensie austriackim, muszą być racjonalne w tym sensie neoklasycznym, bo przecież zwario zwariowalibyśmy, gdybyśmy musieli w sposób taki analityczny, właśnie konstruktywistyczny myśleć o tych wszystkich rutynowych czynnościach, jakich dokonujemy. I to nawet nie takie no już bardzo hiperboliczne przykłady, jak to poruszanie nogami, ale nawet takie przykłady jak dokonywanie no, takich codziennych zakupów w supermarkecie. To też wcale nie świadczy o żadnej wielkiej racjonalności, że my za każdym razem jesteśmy podczas tych naszych zakupów ustosunkowani bardzo analitycznie. Patrzymy, czy przypadkiem gdzieś tutaj na półce obok nie pojawił się minimalnie tańszy produkt, czy tutaj gdzieś jakiś katalog promocyjny się nie znajduje, z którego możemy się dowiedzieć o jakichś ofertach. Nie. To są działania rutynowe, codzienne i w związku z tym my możemy no, niemal automatycznie tutaj podejmować decyzji, wiedzieć, że kierujemy się do tej półki, gdzie, gdzie znajdują się bułki, które żeśmy zawsze kupowali, na tej półce się znajdują sery, czy jogurty, które żeśmy zawsze kupowali i jeśli przegapimy jakieś oferty, drobne oferty promocyjne, które były nam dostępne, to absolutnie to o żadnej racjonalności, nieracjonalności nie świadczy. Wręcz przeciwnie, my racjonalnie Jesteśmy dlatego, że pewne rutynowe czynności automatyzujemy, bo w ten sposób nasze zasoby mentalne konserwujemy, po to, żeby wtedy, kiedy rzeczywiście przyjdzie nam się skonfrontować z jakąś decyzją nową, unikatową. Właśnie z tym wszystkim, co przynależy do kategorii niepewności, o której mówił Łukasz, no to wtedy mamy tych zasobów mentalnych więcej, tak? I no, no jeśli na przykład w pracy jakieś nowe wyzwanie nas spotyka, jeśli jakaś poważna rozmowa biznesowa nas spotyka, albo musimy sobie jakąś nową wiedzę przyswoić, to wtedy mamy właśnie więcej tych zasobów mentalnych zmagazynowanych, żeby móc. No, większy wysiłek intelektualny podjąć i rzeczywiście już wtedy się zachowywać w sposób racjonalny, w tym sensie konstruktywistycznym. I już zupełnie ostatnia rzecz to jest przeciwstawienie kryterium maksymalizacji, kryterium przetrwania. To, to jest z kolei rozróżnienie, które zawdzięczamy Armenowi Alchianowi, ekonomiście, któregoś na ogół ze szkołą chicagowską kojarzy, ale niektórzy twierdzą znowu, że on nie był takim ortodoksyjnym Chicagowcem jak Friedman czy Stigler, tylko był taki. Trochę też bliski Austriakom pod względem swoich wniosków. I teraz Alchian się powołuje, e, znaczy mówi, że w momencie, gdy mamy do czynienia z e, środowiskiem instytucjonalnym, które generuje pewne e, narzędzia. E, pozwalające nam w sposób obiektywny porównywać efektywność różnych rezultatów, to my w gruncie rzeczy nie musimy się zajmować motywacjami stojącymi za działaniami poszczególnych uczestników takiego środowiska. I on się tutaj powołuje no, na system konkurencji, na system cen. I tutaj, tutaj bardzo bliska jest mu ta intuicja Hayeka, że konkurencja to jest system odkrywania, i ta intuicja Misesa, że system cenowy pozwala na bieżąco porównywać relatywną skuteczność działań różnych przedsiębiorców. Więc. Mm, motywacje uczestników rynku, na przykład motywacje przedsiębiorców mogą być bardzo różne. Niektórzy przedsiębiorcy mogą być albo mogą być bliscy pod względem swojej, swojego nastawienia temu neoklasycznemu modelowi homo economicus. Mogą to być tacy karykaturalni Gordonowie Gecko, czy, czy Harpagonowie, którym, czy, 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 czy Skrudżowie z, z, z powieści Wigilijnej Dickensa, którzy Zorientowani są na maksymalizację zysków, nie tylko na poziomie konsekwencji, ale na poziomie motywacji, ale z kolei inni przedsiębiorcy mogą być zmotywowani tym, że mają jakąś wielką wizję i chcą tą wizję zrealizować, chcą jakąś innowację wprowadzić, chcą być tymi, którzy, którzy pierwsi na rynek wprowadzili masowo dostępne samochody, tak jak Ford albo iPhony, tak jak Jobs i to ich interesuje. A to, że oni przy tym wypracowują zyski, no to jest pewien efekt uboczny. Znaczy, be, be, bez tego tak zwanego efektu ubocznego nie mogłoby być mowy o skutecznym wprowadzeniu innowacji, ale jak gdyby nie na to oni są głównie zorientowani. To jest dla nich pewna wskazówka, czy oni rzeczywiście tą swoją wizję zrealizowali, czy się spełnili jako przedsiębiorcy, ale nie to jest dla nich tym głównym celem samym w sobie. A z kolei jeszcze inni przedsiębiorcy mogą chcieć wypracowywać duże zyski, bo mają nastawienie filantropijne i, i chcą mieć dużo pieniędzy, żeby móc potem je rozdysponować pomiędzy różne e, projekty o, o charakterze dobroczynnym. Więc też oni mogą wypracowywać zyski, ale. Na poziomie motywacji maksymalizacja zysków może wcale nie być tym, co im przyświeca. Więc no, Alchian sugeruje, że mamy do czynienia z tą różnorodnością motywacji, ale ona nas nie musi interesować. Nas interesuje, kto jest w stanie na tym rynku przetrwać. Tak? Czyli, czyli nas interesuje, kto rzeczywiście te zyski wypracowuje, natomiast dlaczego je wypracowuje, to jest kwestia wtórna. Więc możemy założyć, że my tych rozmaitych przedsiębiorców traktujemy tak, jakby oni maksymalizowali zyski. Natomiast czy tak jest w rzeczywistości, to jest nieistotne. Ważne, że oni działają w obrębie tego swobodnie działającego systemu konkurencji, w ramach swobodnie kształtującego się systemu cenowego, w ramach systemu zysków i strat, który odfiltruje tych, usunie z rynku tych, którzy się nie zachowują tak, jakby maksymalizowali zyski, niezależnie od tego, jakie im w rzeczywistości przyświecają cele. Więc tutaj znowu podminowujemy trochę to neoklasyczne założenie, że ra działanie racjonalne to jest to, które na poziomie intencji wymaga od przedsiębiorców czy jakichś innych podmiotów rynkowych skupianie się na maksymalizacji zysków. Rezultaty są tutaj ważniejsze po owocach ich poznacie, można powiedzieć. E więc znowu tutaj y, pewna krytyka koncepcji neoklasycznej, która niejako wyrasta y, z pozycji, lekko zmodyfikowanych pozycji neoklasycznych. No i tyle z mojej strony. Dziękuję za uwagę, i chętnie odpowiem na ewentualne pytania.